Witajcie, święta już za nami, a my nie tracimy czasu i szykujemy się na kolejny wyjazd. W najbliższym okresie planujemy wyjazd na teren, gdzie przez dłuższy okres czasu był zajmowany przez jednostki Wojska Polskiego. Natomiast z naszych informacji dowiedzieliśmy się i wynika to, że w okresie wojennym był to teren niemiecki, gdzie była fabryka uzbrojenia, elektroniki i były składnice amunicji, broni, więc będziemy się starali puszczać na bieżąco informacje jakiekolwiek, które żeśmy w danym momencie udało nam się zdobyć. W tej chwili pracujemy nad dokumentacją, nad mapami i możliwością rozmieszczenia poszczególnych obiektów na terenie tego obiektu. No i będziemy informowali Was, będziemy się starali informować Was, co udało nam się odkryć, gdzie warto wejść, a gdzie po prostu nie wchodzić, ponieważ w dalszym ciągu jest to teren niebezpieczny i laikom, osobom, które są nieobeznane, no niestety nie proponujemy wjechać tam ani wejść. A jeżeli już nawet, to trzeba się naprawdę bardzo, bardzo poważnie zastanowić i na pewno bardzo dobrze przygotować, co my w tym momencie właśnie robimy. A więc obserwujcie Red Dragon Urbex i do zobaczenia.